Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś na początek. Klasycznie wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Słuchajcie, są dwa tematy na początek. Pierwszy to jest taki, że dzisiaj za złotówkę, grając zwycięstwo Barcelony, otrzymujesz 200 zł, jeżeli Barcelona wygra, jest to promocja powitalna w Etoto. O tym powiem zaraz nieco więcej, ale oczywiście informacja numer 2. Około godziny 10 rano będzie odpalony kolejny konkurs na naszym Facebooku. Obstawiamy.info, zapewne rozdamy 150, może 200, może 250 zł codziennie. Rozdajemy kilkaset złotych dla Was na grę. Codziennie rano jest konkurs, trzeba pilnować. Link do naszej strony na Facebooku w pierwszym linku w opisie pod tym filmem. Pierwszy link od samej góry w opisie. Serdecznie Cię zapraszam. Dobra, zanim przejdziemy do kuponów, to oczywiście krótki blok promocyjny, bo ta promocja w Etoto dzisiaj jest fajna, gdzie złotówę zamieniasz na 200 i przejdziemy na spokojnie też do kuponów. Jeżeli chcesz, to skipuj, nie ma najmniejszego problemu. Ja zaczynam od promocji powitalnej na dzisiaj, no bo jest takowa promocja, że możesz sobie założyć konto w Etoto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i zrobić depozyt. Po założeniu konta musisz zdecydować, czy chcesz wpłacić od 50 do 200 zł. Dlaczego taki przedział? Ano dlatego, że 50 zł Cię zapisuje do promocji, ale to łączy promocje powitalne i możesz skorzystać z dwóch naraz, czyli podwojenie depozytu do 200 zł też Cię obowiązuje. Powiedzmy, że mamy gracza, który chce zgarnąć wszystko. Przychodzi, zakłada sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, wpłaca 200 zł, otrzymuje 200 zł w bonusie dodatkowo, już ma 400 i za złotówkę gra z konta głównego depozytowego zwycięstwo Barcelony na dzisiaj z Rayo Vallecano. Jeżeli Barcelona wygra, no to jeszcze dostaje 200 zł i to we freebecie. Łącznie wpłacając 200 przy zwycięstwie Barcelony, zaraz taki gracz może mieć 600 zł. Jest to promocja dla każdego nowego gracza w Etoto, który założy sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Także osoby zainteresowane tam serdecznie zapraszam, odsyłam i przypominam, że no musicie zdecydować, czy 50, czy 200, czy korzystacie z podwojenia maksymalnego tego pierwszego depozytu, czyli 200 na wpłatę i potem za złotóweczkę normalnie dajecie czyste zwycięstwo Barcelony, no i czekacie. Barcelona gra może nie jakoś pięknie w piłkę, ale wygrywa. Na razie wygrywają i to dzięki Lewemu. Także jeżeli ktoś by chciał skorzystać, złotówka na Barcelonę. Jeżeli Barcelona wygra, to w przeciągu 48 godzin otrzymujecie 200 zł od Etoto na grę i to we freebecie. Pierwszy komentarz pod tym filmem, tam jest link rejestracyjny. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam jeszcze do naszej grupy na Facebooku. Ponad 110 tysięcy ludzi, 110 tysięcy typerów. Serdecznie Cię tam zapraszam. Jest to miejsce, w którym możesz powymieniać się kuponami, spostrzeżeniami, pochwalić, pogratulować wygranej. No generalnie typersko-dyskusyjna grupa. Link w opisie pod filmem i lecimy z konkursem tutaj. Oczywiście kasa na grę do zgarnięcia, kasa w Etoto. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy. Trzeba łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu dopowiecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Vallecano a Barceloną. Dopisujecie swój nick gracza z Etoto albo maila, jeżeli posługujecie się mailem, proponuję w ten sposób. No i tyle. Komentarze do Waszej dyspozycji, a ja przechodzę do kuponów na dzisiaj. Mamy kupony od ekipy, która już grała i to jest taka stała ekipa, stara ekipa można wręcz powiedzieć. Jest na przykład Filip, który już nam tutaj 82 kupony podał, ale do tego przejdziemy zaraz. Zaczynamy od kuponu Michała. Tutaj mamy, słuchajcie, 20 podanych kuponów, 7 trafionych, 1364 profitu, no coraz bliżej zera, ale jeszcze Michał walczy. 500 zł mamy proponowane na 1722, sklejka. Dynamo Kijów z golem, pierwsze spotkanie przegrane 2-0, no tutaj trzeba wszystko postawić na jedną kartę, bo jeżeli chcą awansować, to no po prostu trzeba wygrać, strzelać i coś takiego celuje tutaj Michał. Do tego Botin to score w meczu Galatasaray i Young Boysów, pierwsze spotkanie szalone 3-2, Young Boysi wygrali na własnym terenie, teraz Galata oczywiście jest faworytem, no bo grają u siebie, a wiadomo, że jak oni grają u siebie, to potrafi być mocno. Tu jest proponowany BTTS i do tego jeszcze under, 5,5 goli, ale minimum jeden gol w meczu Sparta-Praga-Malmö, czyli musi być minimum jeden gol, ale maksymalnie 5 goli i do tego Sparta meczu nie może przegrać, bo jest podpora na Spartę. Pierwszy mecz na wyjeździe 2-0 wygrany przez Spartę, więc tutaj faktycznie są lekkim faworytem, jeżeli chodzi o to spotkanie. Dalej, no właśnie, kupon weterana, Filip, 82 podane kupony. Filip od momentu podania pierwszego kuponu trafił 38 swoich propozycji tutaj na YouTubie. 7252 zł profitu. Weteran. Mamy rzuty rożne. Rzuty rożne Galatasaray. Jest założenie pewnie takie, że zaczną gonić od razu, od pierwszej minuty. No i jedynie trzeba trzymać kciuki za to, żeby za szybko trzech goli nie strzelili, nie tracąc żadnego, bo wtedy rożne mogą się skończyć. Teoretycznie oczywiście powinny być na początku meczu, bo muszą gonić wynik, a sami nabijają dużo. W bezpośrednim spotkaniu 7 rzutów rożnych nabitych i w dwóch takich najbardziej świeżych meczach 8 i 12. Naprawdę sporo. I mamy dorzucone rożne Kijowa, czyli po prostu tutaj Filip wybiera sobie drużyny, które muszą gonić wynik, nie? Kijów w bezpośrednim meczu 5,
i w tych dwóch najbardziej świeżych 5 i 5. Same piątki, ale 5 nabitych rożnych drużynowo to jest całkiem dobry wynik. Tutaj proponowane od Filipa rzuty rożne drużynowe. Dalej kupon od Tobiasza, 30 podanych kuponów, 14 trafionych, stawkowanie i trafianie takich mocnych kuponów pozwoliło wygenerować 8976 zysku. To jest mega ładny profit, prawie 10 koła i za 2500 zł z tych 8900 na 5108 pakuje Tobiasz swojego dubla. Barcelona zwycięstwo. To jest to, co mówię. Może nie grają porywającego futbolu, może nie grają pięknie, ale mają Robercika, gołta piłkarskiego i te spotkania są przepychane. Tak jak z Athletic Bilbao, ostatnio czyste zwycięstwo Barcelony. No i typ, który mi się podoba bardzo. Over 1,5 gola w meczu Mallorca-Sevilla. No generalnie ten over 1,5 po takim kursie jest kuszący. Okej, tu Sevilla będzie robiła overy. Dwa mecze Sevilla w tym sezonie zagrała. 2-2, 2-1 overowe spotkania. Jeżeli chodzi o Mallorca 1-1 z Realem i 1-0 w łeb ostatnio z Osasuną. Tu proponowane over 1,5 to jest mocny kupon. Idziemy do kuponu numer 4, który jest od Olka. Też dużo podanych kuponów, bo 37 propozycji było wrzucanych. 17 okazało się dobrych, zielonych. 7683 profitu i też mamy dubla. Mamy BTTS-a w meczu Salzburga z Dynamem Kijów. No to jest to, co mówię. Kijów musi się otworzyć. Masz 2-0 w łeb. Musisz od pierwszej minuty zrobić wszystko, żeby podgonić ten wynik. Generalnie moim zdaniem są w stanie strzelić gola, nie? Ale też myślę, że Salzburg od siebie coś dorzuci na własnym terenie, więc ten BTTS to jest faktycznie, mi się podoba. Generalnie dałbym sobie na kupon, jeżeli bym coś z tego meczu wybierał. I mamy jeszcze sklejkę od Olka. Vallecano minimum jedno trafienie. O, patrz, tutaj idzie w gola underdoga Olek. Czyli Vallecano ma strzelić gola z Barceloną. Czekaj, a w pierwszej kolejce Barcelona z kim grała? Aha, z Walencją. Też stracili gola. 2x2-1 Barcelona wygrała, czyli gole były tracone. Dobra, minimum jeden gol Vallecano i rzuty rożne dorzucone też w tym meczu. Rzuty rożne meczowe, meczowy normalnie overek. Tutaj obie ekipy kręciły rożne, bo w pierwszych kolejkach 15-11, jeżeli chodzi o Barcelonę w tym meczu z Athletic Bilbao, tutaj też było dużo rzutów rożnych, 11 kornerów też było, więc tutaj kręcone rożne jak na razie są naprawdę na dobrym poziomie. Trzy kupony przed nami, jeden z nich jest od Damiana, 8 na 18 kuponów trafionych, mamy 7467 zł profitu. Generalnie powiem wam, że dzisiaj mocna ekipa profitowa gra, nie? Wszyscy mają takie 7, 8, 9 prawie koła profitu. Dobrze to wygląda. Od Damiana za tysiaka mamy propozycję na to, że Barcelona nie przegra meczu i minimum 2 gole w meczu zobaczymy, czyli taka klasyczna podpóra, zakład łączony, Barcelona nie może przegrać, na przykład 1-1, nie? 2-1 zwycięstwo Barcelony, bo muszą być minimum 2 gole w meczu i mamy prowadzenie Galatasaray do przerwy. Wiem, że jest sporo osób, które twierdzą, że od razu ruszy ta Galata, nie? Że od razu pozamiata w pierwszej połowie to spotkanie. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale są często takie propozycje rzucane dzisiaj, że, no, że ta Galata jednak do przerwy zrobi prowadzenie i coś takiego proponuje Damian na dzisiaj, łącznie z tysiaka 2235 poniżej dodatkowego podatku, wyliczone elegancko. Przedostatni kupon od Adama. 5 na 16 trafionych kuponów, 5800 zł czystego profitu i mamy za 700 na 1623 propozycje również dubla. Dzisiaj przeważają duble, bo wiadomo, że ta oferta nie jest jakaś mega rozbudowana, żeby kleić taśmy na potęgę. Barcelona minimum 2 gole, jest dużo kuponów dzisiaj w stronę Barcelony, nie? Barcelona zwycięstwo, Barcelona z podpórą over 1,5, sama Barcelona minimum 2 gole, no dużo tego jest naprawdę. I tutaj też w coś takiego celuje Adam, że, no, że sama Barcelona musi minimum 2 trafienia zanotować w tym meczu i dorzucone jest mimo wszystko zwycięstwo faworyta, bo mimo wszystko, no, Salzburg na własnym terenie jest faworytem. Oni wygrali 2-0, to pierwsze spotkanie, no to już ich stawia w roli faworyta, tym bardziej, że grają u siebie teraz, nie? Ale wiadomo, że w piłce różne cuda się dzieją. To, że są faworytem, to na pewno nie znaczy, że na 100% wygrają. Jednak Adam twierdzi, że tak, bo daje ich czyste zwycięstwo, 700 na 1623 i jest jeszcze jedna propozycja od Tomasza, 6 na 19 kuponów trafionych, też piękny profit, bo 7600 zł zysku jest tutaj trzymane, 845 i 855, czyli rozbita stawka, żeby ominąć dodatkowy podatek. Mamy sklejki z dwóch meczów, Galata over 1,5 i gol w pierwszej połowie. To mi się wydaje dobre, to mi się wydaje naprawdę dobre. Jeżeli większość zakłada, że Galata ruszy od pierwszej minuty meczu, tak naprawdę to ten gol w pierwszej połowie powinien siupnąć. No i dorzucony jest ten over Galatasaray drużynowy i Barcelona z remisem i też gol w pierwszej połowie, czyli tutaj Tomasz nastawia się na gole w pierwszych połowach i gdzieś tam idzie też w stronę
mimo wszystko faworytów, nie? Takie sklejki od Tomasza na dzisiaj, jeżeli chodzi o kupony w ogóle na dzisiaj, to mamy wszystko obgadane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kuponów. Całkiem sporo jak na taką ofertę. Przypominam Ci, że dzisiaj zwycięstwo Barcelony grane za złotówkę, tak jak teraz widzisz, daje Ci 200 zł w Etoto. Promocja dostępna dla każdego, kto nie ma konta w Etoto, a założy sobie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Potem musisz zdecydować. 50, 200, przedział depozytu. Do 200 zł Etoto podwoi Ci depozyt, czyli jak płacisz 200 zł, dostaniesz kolejne 200 na grę i też możesz z tego skorzystać. Zagraj za złotówkę z konta głównego depozytowego, znaczy możesz zagrać Barcelonę na czysto. Jeżeli Barcelona wygra, to dostaniesz kolejne 200 zł na grę, czyli łącznie płacając 2 stówy za chwilę możesz mieć 106. Osoby zainteresowane promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Oczywiście zieloności na kuponach, jak coś macie pograne. Dam znać na Instagramie, czy jest transmisja na żywo o 15. Do usłyszenia. Pozdro, siema. Eleonara.